Cześć, witajcie, z tej strony Jake, witam was w kolejnym odcinku drogi do VFA 14 Ultimate Team na PlayStation 4. Moi drodzy, poprzednim razem ciągnęliśmy Hernanesa. No i troszkę brakło nam kontraktów, troszkę, bo w dwóch drużynach mamy spory deficyt właśnie zawodników z kontraktami, także trzeba je uzupełnić, ale zanim to zrobimy, jak widzicie, mam obecnie 1700 końców na koncie, pomimo tego, że kupiłem dużo kontraktów. Moi drodzy, postanowiłem, że tych, których już nie używam, sprzedam po prostu. No i tak oto. Uwaga, Guaita został sprzedany za 400, Wellington został sprzedany za 400, tak samo Anderson i tak samo Emerson. Dla ciekawostki, z wszystkich kupiłem za 350, także jesteśmy o te 200 końców do przodu i nie straciłem, z czego się bardzo naprawdę cieszę. No a teraz, przejdźmy może do pierwszego składu. Mamy tutaj brazylijski, może być i brazylijski, damy im kontrakty, no i zaraz się widzimy. Zapomniałem tylko, moi drodzy, wspomnieć o tym, że kontrakty kupiłem wszystkie 5, bo tyle ich potrzebowałem, za 200 monet, czyli daje nam to równy 1000. No a teraz skład, wybierzmy sobie Team Bale. Tutaj Eliseu, Afalaj oraz Song potrzebują kontraktów. No i teraz wszystko wygląda dobrze, możemy zaczynać. Pierwszy mecz składem hiszpańskim, wypoczęci na maksa, to mnie bardzo cieszy. No to co, jedziemy. Jeszcze tylko przypomnę, mamy 10 punktów na koncie, 3 wygrane, 1 remis, 1 porażka z Włochami. Mam nadzieję, że tym razem uda nam się dobić w tym odcinku do mistrzostwa. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, no i naszym dzisiaj pierwszym przeciwnikiem jest skład hiszpański. Ruben Castro i Diego Costa. Diego Costa, przypominam sobie ten skład. Isco, bardzo podobny do tego, którego kiedyś miałem. Turan i Pedro na prawej, to jest dobry wybór. Juanfran, Pique, o, Courtois też. Dobry skład. Nie, ale się dałem zrobić. Costa strzela, ale czemu Courtois tego nie obronił, to było... Nie no, to była ciężka piłka. 1-0, przegrywamy. Nie. Druga taka sama, znaczy nie taka sama, ale słabo się zachowałem. Już 2-0 w 24 minucie, nie wygląda to dobrze na razie. No, podanie do Pabona. Pabon, podanie do Bale'a. Bale, nie możesz tego spudłować. Jak? Jakim cudem jesteś sam na sam i nie potrafisz tego strzelić? Lewą nogą. Pabon? Damn, za mocno trochę. No i moi drodzy, kończymy pierwszą połowę, przegrywamy 2-0, ale zdecydowanie więcej moim zdaniem atakujemy i też statystyki potwierdzają. Niestety, dopóki z tych ataków nic nie wyjdzie, to... przegrywamy 2-0 i niewiele mi z nich tak naprawdę. I jeszcze do Bale'a. Bale trafia na 2-1. Pięknie, 52 minuta i mamy bramkę kontaktową. Nie wiem, Afelaj chyba podawał, bardzo ładnie znalazł tam. Na szczęście obrońca się pomylił i mamy nasze prowadzenie. Prowadzenie jeszcze daleko, ale mamy bramkę kontaktową, która daje nadzieję, daje nadzieję. I do Pabona, Świetnie, Pabon. I Bale, nie trafił. A mogła być druga bramka. No i Pabon rusza. Pabon. Nie wierzę w to, że Courtois to wyłapał, serio. To jest... Nie, to jest niemożliwe. Nie. Dawaj, Pabon. To się nazywa kontra, 90 minuta. Już musiałem się skupić, żeby tym razem Pabon trafił. Idealnie wyprowadzona kontra. Ebert popisał się świetnym podaniem. Pabon stał tam na czele i wykorzystał to ostatnie podanie. Ostatnie nas ratujące podanie. Popatrzcie na tą akcję, miałem czyściutko, nie miałem nikogo. Gdybyśmy wykrywali, to starałbym się tutaj zrobić coś fajnego, ale to jest bramka. Na szczęście teraz Pabonowi wyszło i mamy 2-2 w 90 minucie. No i moi drodzy, tak kończy właśnie się ten mecz, 2-2 po naszym szczęśliwym w 20 minucie, znaczy w 90 minucie bramce na 2-2. Wow. Dostajemy 474 monety za ten remis. No statystyki, sami sobie odpowiedzcie, czy należało mi się ten chociaż remis. No i mamy obecnie ile? 11 punktów, czyli na pewno w tym odcinku nie zdobędziemy mistrzostwa, no ale możemy się do niego zdecydowanie zbliżyć, jeżeli wygramy następny mecz. I oby tak się stało.
No i moi drodzy, naszym drugim przeciwnikiem dzisiaj przeciwko naszej brazylijskiej drużynie jest skład BPL w całości. No, prawie w całości BPL. No, ale ogólnie Belgia, głównie Belgia. Troszkę Francji, troszkę Hiszpanii. Ciu. What? What? Neymar, jaka tu piękna przewrotka w jego wykonaniu. Szkoda, że prosto w bramkarza, nie spodziewałem się tego. Na szczęście ktoś tam jest, dobija. Nie wiem, czy to był Lima, czy Ederson. Ktoś trafia. Szkoda, że Hernanes, no proszę, jego debiut, znaczy debiutancki gol, jego pierwszy gol. Pięknie tutaj uderzył. Podanie od Hernanesa uderzył Neymar, no i po dobitce mamy bramkę. Ups. Ups. Ups, jaka piękna, tak zwana tiki-taka w wykonaniu naszych Brazylijczyków. Mamy 2-0 w 21 minucie. Ładnie to wszystko wygląda, ładnie, naprawdę. No i mamy, moi drodzy, pierwszą połowę za nami. Wygrywamy 2-0 po 45 minutach i jest to wynik dobry, jest to wynik dobry. Gra jest wyrównana. Dobra, nie, mam 9 strzałów, 9 na bramkę, czyli jednak troszkę przeważamy. No, Neymar. Neymar na 3-0, pięknie, 49 minuta, no i prowadzimy już 3 bramkami, spokojne wykończenie, takiego jakiego właśnie oczekuję od Neymara, w dobrym stylu, prawą nogą, idealnie. No, Neymar, chwycisz to, Neymar i mamy 4-0. Bez problemu, techniczne wykończenie właśnie naszego Brazylijczyka, naszego lidera drużyny. No i jest to 4-bramkowe prowadzenie, które już jest dość takie konkretne. O, no, przejmie to ktoś czy nie w końcu i stracimy tą bramkę. Tak w końcu się stało, nie potrafiliśmy wybić piłki i w końcu tracimy w 70, 69, 70 minucie bramkę na 4-1. A, wiem, bo dał super pewnie ofensywę. O, Lima, świetna piłka. Świetna piłka Limy. Lima. De Gea jeszcze broni. Neymar, nożyc. Ile tych strzałów Neymara. Widzieliście, jak De Gea to teraz obronił niesamowicie, naprawdę. O, Ederson. Nie wiem, ile on ma gwiazdek sztuczek. Nie to chciałem zrobić, przysięgam wam. Przysięgam wam, że nie to chciałem zrobić. Totalnie nie o to mi chodziło, bo chciałem zatrzymać piłkę i tak fajnie wturlać ją do bramki, więc sorry za tą bramkę, to nie miało tak wyglądać. No i moi drodzy, tak kończy się właśnie ten mecz. 5-1, to jest wynik ostateczny w 90 minucie. No i muszę powiedzieć, że całkiem ładny popis naszych piłkarzy. Neymar tutaj błyszczał naprawdę, jeżeli chodzi i o bramki, i o styl, w jakim atakował. Naprawdę. Dostajemy 574 monety na nasze konto i daje nam to łącznie, uwaga, 14 punktów i z jednego punktu brakuje nam do mistrzostwa. Mamy 3 gry do końca, sytuacja wygląda całkiem nieźle. No i okej, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj już nie zrobimy żadnych raczej transferów. Znaczy dzisiaj już na pewno nie zrobimy, w następnym odcinku na pewno wydaje mi się, że zrobimy mały transfer za Casemiro. Już mam wymierzonego takiego jednego zawodnika, którego chcę kupić, więc za Casemiro spasują idealnie, wydaje mi się. No a potem będę ulepszał jeszcze skład hiszpański, bo nie można o nim zapomnieć. Dzięki wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wrócić tu za 2 dni i zostawić lajka. No i co? Do usłyszenia.